Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś witam się z Wami w kolejnym takim, powiem szczerze, spontanicznym filmie, ponieważ w bardzo spontaniczny sposób postanowiłam kontynuować filmy z serii Skrapowe Czwartki, tudzież Skrap Czwartki. I postanowiłam też zabrać się za pracę, która nawet nie została rozpoczęta, a co dopiero skończona. I to jest też taka praca, która trafia do mojej grupy Kończymy Nieskończone. Jeżeli nie znacie tej grupy, to koniecznie tam zajrzyjcie. Właśnie na tej grupie staramy się rozpracować takie projekty, które gdzieś kiedyś zaczęliśmy, ale nie skończyliśmy. Na pewno każda z nas ma jakiś taki projekt, co najmniej jeden. Ja mam kilka takich projektów i to jest jeden właśnie z tych, który gdzieś leży. Gdzieś tam leży w pudełku, w szufladzie, zapomniany, a szkoda, bo jest naprawdę szkoda, żeby taka rzecz leżała. Szkoda, żeby taki projekt był ufokiem, czyli nieskończonym projektem, bo może cieszyć i może jeszcze sprawić bardzo, bardzo dużo radości. No i ja właśnie postanowiłam zabrać się dzisiaj za pudełeczko i uwaga moi drodzy, jest to grudniownik. Tym pudełeczkiem, z tym kitem, z tą pracą generalnie wiążą się historia, a nawet dwie historie. Pierwsza jest taka, że wtedy kiedy Gosia zaczęła sprzedawać te kity, był to sierpień z tego co pamiętam, no i ja właśnie w sierpniu zaczęłam pracować tu gdzie pracuję. No i za pierwszą wypłatę kupiłam sobie właśnie coś fajnego, coś co mi sprawi radość i to był właśnie ten kit. No niestety później tak się zadziało i tak się działo intensywnie, że ja nigdy nawet nie zaczęłam tego kitu, nie zabrałam się za zrobienie tej pracy, a szkoda. Będę podkreślać to przez cały film. Naprawdę, naprawdę szkoda, bo to jest bardzo fajna i bardzo wdzięczna praca, zresztą sami zaraz zobaczycie. A druga historia jest taka, że to pudełko przetrwało włamanie, przetrwało włamywaczy. I nie wiem, czy wiecie, ale jak ktoś się do Was teraz zakrada i wkrada do domu, to najczęściej właśnie buszuje po wszystkich pudełkach i pudełeczkach. I to pudełko też zostało, powiedzmy brzydko, rozbebeszone. Wszystkie elementy tam gdzieś latały po pokoju, po mojej pracowni. No i mam nadzieję, że jednak wszystkie elementy są tutaj i się nie zakompletowało przez ten czas, bo naprawdę, mówię, zbierania było dużo. Nawet jeżeli coś tutaj nie będzie pasować, jeżeli coś uciekło, jakiś skrawek papieru, bo jak widzicie tutaj Gosia wszystko podocinała pięknie do wymiarów pudełeczka, to wtedy oczywiście będę się posiłkować tym, co mam w swoich skrapowych zbiorach. No ale zobaczmy, co tutaj jest i co tutaj zostało. Tutaj nawet jeszcze etykieta przewozowa, to nie jest nam potrzebne. Kit był bardzo fajny, bo miał i kwiaty, czyli mamy tutaj gwiazdy betlejemskie, nawet mamy taką oszronioną różę. Mamy kolejne, mamy mniejsze, mamy większe, czyli mamy dużo fajnych rzeczy do ozdobienia. To chyba były z Primy nawet kwiaty, nie pamiętam już. Mamy taki fajny, piękny, czerwony klips. Z tego co pamiętam, to on był właśnie do przyklejenia tutaj. Mamy wstążki bawełniane. Dzwoneczek. Mamy skrawki papieru docięte, to pewnie będą boki. Mam tutaj, dobra, mam dwa, mam cztery, jak na razie się zgadza. Mamy tagusie. Mamy tutaj powycinane kawałki papieru, nie wiem, pamiętam już wszystkiego, ale doszłam do wniosku, że tak, zrobię część, to co mi się na pewno podoba, zrobię według tego tutorialu, według porad Gosi, a jeżeli coś mi tam nie będzie bardziej pasować, to zrobię oczywiście po swojemu, bo wiecie, jakby mogło być inaczej. No tak, tutaj jest dużo papierów różnych. Widzę, że mamy, chyba to jest piątek 13, już nie pamiętam tej kolekcji, to była taka fajna vintage'owa kolekcja, ale co to było? Nie, Uchaka Galery, czyli mamy uchaki. Mamy jeszcze tagi, jeszcze jakiś taguś. Dużo fajnych rzeczy, o, z Lemona. Vintage Time. I na pewno część jest z Primy. Tutaj też mamy coś. Część Primy, część Lemona. Różne, różne mamy tutaj rzeczy. I tu mamy już pewnie, to jest do dna. Bo z tego co pamiętam, na dnie też był właśnie kawałek papieru. Dobra, czyli tutaj mamy dużo rzeczy.
Chciałam zauważyć, że mamy troszeczkę inny kadr tym razem i mam nową matę. Zobaczcie, to jest ta duża, piękna mata z DP Craftu. Jestem zachwycona, bo to jest ta 60x90. Jest piękna. Jest piękna. Tutaj mamy kolejne paski, tutaj mamy kolejne elementy do wycinania. Słuchajcie, wygląda na to, że pudełko przetrwało i chyba wszystko jest. To z tego co pamiętam, to chyba było na górę szło, na wieczko. Trochę do docięcia, ale śliczne, bo te papiery są ze złoceniami. Uwielbiam papiery z Primy. Uwielbiam po prostu niesamowicie, są piękne. No dobrze, słuchajcie, zaraz zabieramy się do pracy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Ale dziś kończymy nieskończone. Dobra, coś tutaj obejrzałam. Zaraz jeszcze ten pas papier spróbuję tutaj wyjąć. Przetrę pudełko w środku. Bo... Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię takie prace w pudełkach. Zawsze po prostu... O, czy w ten sposób, czy w ten sposób? A, to jest pytanie. Ale ja chyba wybiorę sobie ten jaśniejszy. Powiem Wam szczerze, i teraz się zgubiłam. Wiecie, idea skrapowych czwartków, tudzież skrap czwartków, bo każdy tak naprawdę nazywa je inaczej, z tego co zauważyłam, jest taka, że po prostu robimy sobie jakąś pracę i luźno rozmawiamy, więc nawet jak stracę wątek, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie. To jest właśnie takie luźne działanie. Szkoda, że nie ma kolejnych kitów od Gosi, bo ja bardzo lubiłam jej pracę, bardzo lubiłam jej filmy. Jakoś tak widzę, że mniej teraz. Od razu go włożę. A, bo chyba mówiłam, że lubię pracować z pudełkami. Tak bardzo lubię pracować z pudełkami. To nie jest moja pierwsza tego typu praca. Na kanale znajdziecie bardzo, bardzo fajny tutorial. Ja tutaj przygrzebię. Bardzo fajny tutorial na pudełeczko. Pudełeczko właśnie takie robione, oklejane, robione tak scrapbookingowo, tak typowo scrapbookingowo. No wiecie co, gdzieś położyłam kość i nie wiem gdzie. To jest po prostu hit. Jest to jesienne pudełeczko, wracając do tematu. Bardzo fajne, bardzo takie też szybkie, przyjemne na jesienne skarby albo właśnie na album. Więc polecam Wam, zajrzyjcie koniecznie na kanał, ja postaram się wszystko podlinkować. Podlinkuję tutaj w górnym prawym rogu i też w opisie filmu. To będzie Wam łatwiej znaleźć ten tutorial, bo też jest prosty, szybki i bardzo fajny. Pudełko mi służy do dziś, gdybyście pytali. Służy do dziś i przetrzymuję w nim wstążki i ciuchy. Dobra, mamy kość. Tą kość z kostką wszystko się ładnie jeszcze dociśnie. I klej ładnie złapie. Pięknie. Tutaj na górę będzie ten kawałek, ale ja go muszę troszeczkę delikatnie dociąć. Bo wiecie, pudełeczko ma takie leciutko nacięte brzegi. I ja nie chcę, żeby ten papier nawet tam troszeczkę minimalnie wchodził na te brzegi. Ja chcę, żeby był bardzo dokładnie przyklejony do tej drewnianej części. I dlatego ja delikatnie docinam. Przy okazji pozbywam się też tych brzegów, takich może trochę postrzępionych, czy postrzępionych, zagiętych na skutek włamania, o teraz będzie idealnie, zagiętych na skutek włamania i włamywaczy, bo niestety, jak Wam wspomniałam, miałam włamanie w domu. Okazuje się, że jak się wychodzi na 40 minut do Lidla, to trzeba włączyć alarm, bo inaczej to się może źle skończyć. Teraz grasuję po pokoju, bo mam bardzo długi kabel do mikrofonu i mogę chodzić po całej pracowni. Tym razem nie nagrywam lustrzanką, tylko telefonem, bo chcę popróbować, posprawdzać, potestować nowe sposoby nagrywania i pracy w ogóle. Tak więc kupiłam sobie mikrofon, bardzo, bardzo długi, bo też w pracy mi się przydaje. I mogę chodzić. Mogę chodzić po całym, absolutnie całym pokoju. Nawet tego nie zauważycie. Chyba, że będę tak jak przed chwilą szurać czymś, bo będę coś odstawiać.
No dobra, zobaczymy, jak tam ten kawałek papieru. No myślę, że dobrze. Z takich rzeczy jeszcze, wiecie, gdzieś tam zachomikowanych, to mam jeszcze kit też nieruszony, zegar ze scrap shopu. Też był kiedyś taki bardzo fajny kit z zegarem, mediowym takim zegarem malowanym na czarno i przyciągnięty pastami woskowymi, więc tutaj jest też piękny. Kupowało się normalnie zestaw, a później dokupowało się już osobno, każdy indywidualnie, albo wybierał każdy sobie pasty woskowe. Pasty woskowe albo jakieś fajne farby. Ja tutaj też zakupiłam ten zestaw. Wiedziałam, że go nie zrobię. Wiedziałam, że go do razu nie zrobię, ale po prostu zostawiłam na lepsze czasy. I myślę, że ten moment właśnie takiego tych lepszych czasów, nadrabiania zaległości wreszcie przyszedł. No i czas się właśnie zająć. Więc tutaj takie rzeczy jak najbardziej. Teraz przykleimy okładkę, czy okładkę, wieczko. Papier na wieczko, może tak. Kawałek papieru na wieczko. Dobra. To jest to, o co mi chodziło. Nawet tutaj jest trochę dłuższy ten papier, ale tu te brzegi, bo to są te miejsca, wiecie, gdzie się chwyta, żeby nic mi się tutaj nie haczyło. Słuchajcie, jeżeli nie macie tego typu kości, to koniecznie musicie sobie taką sprawdzić. Jest genialne. Zobaczcie, jeżeli robicie właśnie albumy, duże prace, to jest też mała kość, bo ona jest w dwóch rozmiarach, jest mniejsza i większa. Zobaczcie, po prostu wystarczy przejechać i wszystko jest pięknie sklejone. Wszystko pięknie dochodzi i nawet jeśli Wam gdzieś ten klej wyjdzie, to tym sobie ładnie wyciągniecie. Później możecie ściągnąć palcem i jest pięknie. I jest po prostu pięknie. No już mi się podoba. Już ładnie wygląda. Zaraz rozpracujemy te boczki. Czyli może z tej strony, żeby się nie otwierało. No dobra, czyli mamy gwiazdeczki tutaj, gwiazdeczki tu. A z tych dlaczego mam więcej? Teraz zobaczymy. Tu będą dechy. Dobra. Kumam jak na razie. Zobaczymy, co tam na filmie u Gosi. No dobrze, każdy ma inną technikę. Gosia, widzę, że leci środek teraz. Ja pójdę jednak zewnętrzną częścią. A jak tam u Was wakacje? Dajcie znać w komentarzach, co robicie. Czy już jesteście przed urlopem, czy jesteście w trakcie urlopu? Jak Wam w ogóle idzie? Bo tak jak Wam wspominałam przed chwilą, no ja u mnie troszeczkę zdrowie się posypało, muszę się tym zająć. Może najpierw te boki. No właśnie, muszę się tym zająć, więc plany urlopowe, no niestety, nic z tego, absolutnie. Może tutaj przytniemy. Więc plany urlopowe niestety nie, ale mam nadzieję, że u Was jest fajnie. Korzystacie.
Jeżeli byliście na urlopie, to że wypoczęliście, jeżeli nie, to jeżeli jedziecie, to żebyście właśnie naładowali akumulatory. Bo z tą pogodą też różnie, a jesień po prostu zapowiada się też ciężko dosyć. Więc wypoczywajcie. Bawcie się dobrze, róbcie co wam przynosi radość i relaks. No ja będę skrapować. Ja mam zamiar skrapować, wyszywać w najbliższym czasie. Właśnie na spokojnie. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie dobrze i będę mogła zajmować się tymi rzeczami. Na pewno postaram się coś więcej pokręcić, jakieś filmy. Bo też chciałabym, żeby teraz na kanale i na blogu więcej się działo, bo jak zobaczyłam statystyki na blogu, to po prostu padłam. No, nie ma się co dziwić, na blogu też nic się nie pojawiało w ostatnim czasie, ale po prostu takich statystyk to ja dawno nie widziałam tutaj na kreatywnej, więc... Więc chciałabym, żeby to się zmieniło, bo blog jest częścią mnie. Nie chcę go zamykać, chcę działać, chcę, żeby się działo. I tutaj damy w tę stronę. I te gwiazdki leciutko przytnę. Znowu, żeby mi tutaj to pasował, ten kawałek papieru, żeby mi pasował. Tu już obgadaliśmy inne pudełeczko, obgadaliśmy plany urlopowe, ja nie mam. Powiedzcie może jeszcze nad czym pracujecie teraz, bo też jestem ciekawa, czy już u was wjechała jesień, a może zima, bo się sporo już kolekcji zimowych pojawiło w sklepach, zimowych kolekcji, dodatków już. W poniedziałek w Craftvenie Marta pokazywała piękne, piękne zimowe tekturki, no po prostu cudo. Ja muszę zrobić zakupy, bo później oczywiście... Jak będę potrzebowała, to pewnie ich pewnie nie będzie. Więc wybieram się na zakupy do Craftveny. Ale powiem szczerze, że zamówiłam też już kolekcje jesienne, bo mam w planach kilka jesiennych prac. Przede wszystkim albumy, bo mam już zamówienia na jesienne albumy. I tutaj na pewno będę działać w tym kierunku, więc możecie się spodziewać albumowych filmów. Dobra. I teraz ostatni pasek. Więc albumy będą na pewno jesienne na tapecie. Jest mnóstwo pięknych kolekcji. Ja zamówiłam dwie. Ja zamówiłam kolekcję z Craft O'Clocka, tą najnowszą jesienną, która właśnie się pojawiła. I taką, nie pamiętam nazwy, naprawdę teraz wam nie powiem, z Primy. Prima wypuściła piękną, jak zawsze piękną, a bo tutaj troszeczkę to nie pasuje. Dobra, już wiem dlaczego mi nie pasowało, bo ta część jest zawsze niższa, ja o tym zawsze zapominam. Jest trochę niższa względem tych. Więc tutaj trzeba o tym pamiętać, jak się robi pudełka. No, wracając do tematu, to zamówiłam sobie kolekcję z Primy. Jest naprawdę cudowna. Jest taka, nie jest jeszcze taka super, super jesienna jak ta z Craft O'Clocka, ale jest taka, jest trochę delikatniejsza, bo ta z Craft O'Clocka jest już taka, wiecie, fajnie jesienna z takimi ciemniejszymi kolorami, odcieniami. Z niej właśnie zrobię album bardzo fajny. A ta z Primy jest trochę jaśniejsza, trochę bardziej pogodna. Ona może jeszcze nie jest taka typowo jesienna, ale jest taka już bardzo fajna. Już jest ten klimat, więc tutaj z tej też na pewno jakiś mini album powstanie, bo chyba z tej będę robić mini, a z tamtej z Craft O'Clocka będzie album
duży, 20 na 20. Będzie to baza z Eco Scrapbooking. To jest bazyn. I chyba też Wam zrobię film na ten temat, bo chciałam Wam pokazać kilka fajnych trików i kilka fajnych możliwości właśnie pracy z takimi bazami albumowymi, bo nie zawsze trzeba robić bazy samemu. Można skorzystać z takiej bazy gotowej i też fantastycznie się bawić i po prostu stworzyć bardzo, bardzo fajny album. No dobra. Słuchajcie. Pudełeczko już jest oklejone. Prawie że. I teraz tak, dlaczego ja mam? Że to było do środka? Nie. To nie mam więcej pasków. Dlaczego ja mam... Tu mam 3, a tu mam 2. Coś mi się nie zgadza. Całość mi się nie zgadza. Nie, no dobrze, po tej stronie. Dobra, wiecie co? Może zerknijmy z tutorialem, bo jakoś mu widzę, że te będę musiała podocinać. Oj, tu się coś stało na tym, widzę już. Może nawet lepiej, że jest jeden dodatkowy, bo widzę, że ten już jest uszkodzony. Dobra, co tutaj się działo na tutorialu? Bo może jednak fajnie by było z tutorialem pójść. Dobra. W międzyczasie postanowiłam iść zgodnie z tutorialem Gosi, bo po prostu się za chwilę się zupełnie pogubię. Pierwszy raz w ogóle używam tego kleju z Eco Scrapbookingu i zobaczymy, co z tego będzie. Jestem, nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, ale klei się dobrze. Dużo dobrego słyszałam o tym kleju właśnie. Aplikator ma bardzo fajny, to już mi się podoba. Nic mi tutaj, jak w Magicu, się nie dzieje. Więc tutaj już jest duży, duży, duży plus. Ja już też powoli myślę o grudniowniku na ten rok, bo nie wiem, co z tym zrobię, czy ten będzie zostanie w domu, czy pójdzie do kogoś na prezent, bo też jest taka opcja, że pójdzie na prezent. Czy ten? Jednak wolę taki bardziej kontrastujący kawałek papieru. I z tym do góry, czy to... Też już powoli zabieram się właśnie za spisywanie pomysłów, szukanie jakiejś inspiracji na świąteczne kartki, na jakieś takie drobne prezenty. No mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie dobrze i uda mi się wreszcie zrobić to, co zawsze zaplanuję, bo nie wiem jak Wy, ale ja planuję i nie zawsze mi się udaje zrobić to, co chcę. Najczęściej gdzieś tam jednak trochę brakuje czasu i jednak chciałby się jeszcze i tamto zrobić. A w tym roku no, chciałabym, żeby wszystko no, już było tak fajnie. Czyli chyba jakiś planer będę musiała sobie świąteczny przygotować, żeby ze wszystkim zdążyć. O, co się tutaj dzieje? Żeby ze wszystkim zdążyć. I wklejamy. No, powiem Wam szczerze, że już to bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, tu mamy piękne papiery z Primy, tutaj mamy nawet takie dosyć słodkie, tutaj też. Tu mamy coś, co zupełnie nam jakby stylem kontrastuje, ale wygląda bardzo, bardzo fajnie. Teraz widzę, że Gosia zabiera się za oklejanie brzegów, czyli najpierw okleiła zewnątrz, potem ten środek.
później wróciła do zewnątrz, do tych mniejszych kawałków papieru. Ja też się tym zajmę i widzę, że będę musiała podcinać, bo ten jeden już niestety widzę, że został zniszczony. Więc tutaj podocinam i będziemy lecieć dalej. Słuchajcie, bałagan jest jeszcze większy niż była. To znaczy, że proces twórczy tutaj się dzieje. Co zrobiłam? Słuchajcie, pudełko mam już wyklejone ze wszystkich stron. Wygląda bardzo fajnie. Ja wybrałam jednak tę jaśniejszą część, bo po drugiej stronie te paseczki, to był ten pasek. Po jednej stronie były deski. Na początku te deski mi się spodobały, ale jednak z drugiej strony były te primowe elementy, więc tutaj doszłam do wniosku, że chcę użyć tych primowych części. No dobrze. Czyli tak, pudełeczko już mamy wyklejone w środku. Doszłam do wniosku, że okładkę zrobię na samym końcu, a teraz zajmiemy się środkiem. I teraz tak, w środku mamy bardzo śmieszny sposób montowania zdjęć, bo mamy tutaj, Gosia wymyśliła tekturkę, obrazek. Pod obrazkiem będziemy mieć wstążeczkę i na tej wstążce będziemy przyklejać zdjęcia. To jest fajne, ciekawe, śmieszne. Czegoś takiego jeszcze nie robiłam, więc tym razem zrobię zgodnie z tutorialem. Oczywiście tam już przejrzałam cały tutorial i wiem, że nie wszystko zrobię. Tak jak jest tutaj zaproponowane przez Gosię, no ale to właśnie nie na tym to polega, żeby robić jeden do jednego. Zabawa też musi jakaś być. Więc mam tekturkę. I tutaj jeszcze działam zgodnie z tutorialem. Powiem szczerze, że zaczyna mi się podobać ten klej. Jest bardzo fajny. Czysto się nim pracuje. To jest duży plus. Czysto się pracuje w przeciwieństwie do Magica. Tutaj wybrałam sobie obrazek z dziewczynką. Troszeczkę go postarzyłam jeszcze distressami. Vintage photo oczywiście. Trochę tak wjechałam na ten obrazek. Patrzę, czy jeszcze może trochę wysokości. To już dawno nie nagrywałam filmów. Trochę wyszłam z prawy, przyznaję. Tutaj pokombinuję tak, żeby zrobić... Może, żeby zrobić tak, tak. I tak, żeby to nam nie podnosiło jeszcze... No dobrze, żeby było ładnie. Dotnę. Żeby nie podnosiło nam tej pracy. I powiem tak. Dawno nie kręciłam filmów. Wyszłam z prawy. Generalnie chciałabym też spróbować robić live'y, ale po prostu ja czasami, jak mówię i pracuję, czasami tak się zafiksuję tym, co robię, że albo zapominam mówić, po prostu milknę, co na live'ie jest niedopuszczalne wręcz, albo po prostu gadam głupoty, więc tutaj są dwie opcje w moim wydaniu. I doszłam do wniosku, że muszę trochę poćwiczyć i dzisiejszy film też jest takim powrotem, ćwiczeniem, formą właśnie praktyki skrapowej, żeby spróbować znowu, wiecie, nagrywać, wrócić do tego, co lubię robić w wolnym czasie, kiedy go mam. Dobrze. Tutaj już się ładnie... Nie wiem, czy jestem w kadrze, bo mam zupełnie nowe ustawienie. Mam zupełnie nowe ustawienie tutaj, więc tym razem nie nagrywam z lustrzanki. Tym razem, a może w drugą stronę. Może w drugą stronę. Tym razem nie nagrywam z lustrzanki, tylko nagrywam telefonem. Nigdy nie nagrywam z telefonem, czy lustrzaną, ale chciałam. No, to ja oderwałam trochę. Ale chciałam spróbować też, dlatego mówię, że testy. No i mam teraz taki inny mikrofon. Mam mikrofon właśnie do telefonów, więc też jestem ciekawa, jaki będzie dźwięk. To jest też taki malutki, śmieszny, specyficzny mikrofonik, więc zobaczymy. Teraz sporo tego kleju. Tutaj dam, żeby mi się wszystko ładnie skleiło. I powiem, że dwie tekturki, bo są takie cienkie tekturki, fajnie tutaj wyglądają.
No i znowu zapomniałam mówić. Zapomniałam mówić, nie wiem. Te live'y to chyba nie dojdą do skutku. I tutaj sobie wkleję dziewczynkę. Dobra, czyli to może sobie tak leży. Dobra, dobra, już kumam. Dobrze, czyli mamy tutaj trochę można natknąć. No dobra, czyli mamy wklejone tutaj wstążki. No dobrze, już wiem jak to wygląda. Dobrze, i teraz mamy karty. Mamy karty różne, ponieważ całość jest zaplanowana, żeby wybrać. Tutaj jest to. Całość jest zaplanowana tak, bo już oczywiście to jest to, co mówiłam, że zapominam mówić. Całość jest zaplanowana tak, że mamy tu. Aha, one są różnej wielkości. Dobra. Mamy tutaj wklejone. Tylko tak, żeby to się ładnie ułożyło. Nie może być tutaj też za krótkie. Czyli mamy tutaj wklejone karty, na które możemy dać zdjęcia. Więc już się rozglądam za tym, czego mi brakuje, bo brakuje mi papieru kraftowego. Czyli mamy do wyboru takie wzory. Tylko widzę, że karty nie są tej samego rozmiaru, więc muszę je troszeczkę dociąć. I zaraz do Was wracam i będziemy robić dalej. To jest bardzo przyjemne. Bardzo ładne są te kolekcje z Lemona. Już nie pamiętam, to był Vintage Time, ale nie pamiętam z którego roku. Czy to był 19, czy to była jeszcze jakaś wcześniejsza wersja. Bardzo, bardzo ładne. Tutaj elementy do wycinania. Aha, to jest to, co się używa na okładkę. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie wiem, czy nie poszaleję trochę z innymi rzeczami. No dobra, zabieramy się za karty. Potrzebny nam jest papier kraftowy, którego nie było w zestawie. Dobra. Uwielbiam pracę z papierem kraftowym. To jest mój ulubiony papier. On zawsze świetnie wygląda. Tutaj sobie zaraz oznaczymy. Mniej więcej. Ile będzie miała moja karta? I patrzymy, moja karta będzie miała 5 i 1 drugą cala na 5 i 1 drugą. Teraz wyjdę kolejną z tej strony. No właśnie, bo zaczęłam Wam mówić o live'ach. I jestem też bardzo ciekawa jednej kwestii. Słuchajcie, czy chodzicie, oglądacie live? Bo nie wiem. Też sporo osób mówi, że chodzi, że ogląda. Część mówi, że nie, że już ma dosyć tego typu treści. Bo rzeczywiście tych live'ów był taki moment, że było po prostu tyle, że się nie dało za nimi nadążyć. Więc jestem ciekawa, jak wy do tego podchodzicie. Bo tutaj tak wam mówię, że trochę uczę się, jeżeli chodzi o tego typu treści. I będzie dobrze. Czyli to ma. Te karty mają powiedzmy 5 i 1 czwartą. Więc ja się uczę. Uczę się, tak jak Wam przed chwilą wspominałam. Po prostu spróbować zrobić live, ale nie wiem, czy ta akcja, czy to się w ogóle dobrze skończy, czy ja w ogóle kiedykolwiek będę w stanie Wam zrobić live, tak jak ja bym chciała zrobić. No bo co będzie, jak przestanę do Was mówić? Ja nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Wiecie, jest live, coś tam mówię, robię i ja po prostu zamarzam, przestaję do Was mówić.
bo się nad czymś innym skupiam. O, to jest po prostu u mnie norma, więc widzicie, nawet podczas tego nagrania, gdzieś tutaj robię jakieś pauzy, żeby się skupić na czymś, bo po prostu... A nie, poczekajcie, to jest jeszcze taki... A to... Poczekajcie. Który? A nie, ten ma... Nie, dobrze, ten wykorzystam. Więc bardzo, bardzo bym nie chciała gdzieś po prostu przestać do Was mówić w trakcie live'a, bo to nie będzie fajne. I teraz robię pierwszą kartę. Pierwsza karta właśnie będzie podklejona na papierze kraftowym z jednej strony. Później będziemy mieć gdzieś pomiędzy papierem kraftowym a ozdobnym będziemy mieć tą wstążkę, na której wszystko montujemy. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Pierwszy raz robię taki system bindowania, jeżeli można to nazwać, tudzież organizacji zdjęć w czymś, co jest albumem. Ale to też jest takie fajne pudełko na wspomnienia. Może raczej nie album, tylko pudełeczko na wspomnienia. I na pewno w tym roku jeszcze powstanie pudełeczko trochę inne, ale powstanie na pewno coś w tym stylu. Bo po prostu i już wiem, że będę miała zamówienia na tego typu pracę, a po drugie też chciałabym komuś sprezentować takie pudełko. Wygląda to bardzo fajnie, zobaczcie. Takie ładne pudełeczko. Takie ładne pudełeczko. Takie ładne, ładne graficzki. Tylko chyba zrobiłam błąd. Wiecie co? Zrobiłam błąd. Bo najpierw wkleiłam to, a powinnam była chyba raczej wkleić najpierw maty. No chyba tak. Najpierw powinnam była wkleić maty. Maty. A później później to wszystko do pudełka, bo teraz będę miała trudniej. Po prostu będę miała trudniej. No ale po co łatwiej, jak można mieć trudniej, prawda? No to się zdarza. Dobra, jedziemy z wstążką. No i teraz tak, ważne jest, żeby zostawić sobie trochę miejsca takiego luzu na tej wstążce. Myślę, że tyle wystarczy. No chyba tyle wystarczy. Dobra. Jak nie wystarczy, to będę miała nauczkę do kolejnej pracy. I teraz myślę, że damy tutaj właśnie ten ciemny kartonik. Chyba, że napisy, ale wydaje mi się, że ten ciemny, po prostu tą ciemną stronę. W ogóle bardzo podobają mi się te ciemne. Ciemne strony tutaj. Ups. Dalej nie wiem, czy jestem w kadrze, czy nie. Może zobaczę, czy jestem w kadrze w ogóle, bo później się okaże. Pod koniec filmu, że mnie w ogóle nie ma w kadrze. Jestem. A to jest najgorsze po prostu, jak się ucieka gdzieś z kadru. Przy różnych ustawieniach różnie miałam. Czasami miałam takie wąskie kadry, a wynikało to z faktu, że docinałam filmy, bo tam później gdzieś mi coś weszło za bardzo. Tutaj nie chcę tego. No jeżeli ten kadr będzie dobrze wyglądać, zobaczymy jeszcze jak na lustrzance, to naprawdę będzie fajnie, bo mam dużą matę teraz, tak jak wam wspominałam na początku i mogę naprawdę szaleć. No dobrze, to teraz doklejamy pierwszą stronę. Tak, i to jest to, że po prostu teraz trzeba to w dłoniach zrobić trochę. O nie, dam radę. Tak się przyzwyczajam do tej kości, tej dużej kości, właśnie dużej, to jest mała tak naprawdę, ale większa w porównaniu z taką standardową od VR, że po prostu teraz absolutnie nie wyobrażam sobie bez niej pracy. Jeszcze poluję na tę większą, ale ostatnio jak robiłam zakupy, to po prostu jej nie było. I muszę poczekać, aż przyjdzie, ale jest naprawdę absolutnie genialna, bo fajnie dociska. Świetnie się nią pracuje, kiedy robi się albumy. To jest po prostu coś pięknego. No dobra. Pierwsza karta jest. Czyli to będzie... No dobrze. Dobrze, dobrze. Fajnie to wygląda. I teraz co bym chciała? Nie, teraz nie damy primy.
ale może to jest fajne gwiazdeczki. To może tutaj damy takie super vintage'owe, czyli z jednej strony będzie tak, a z drugiej strony będzie tak. I może będzie się otwierać na tę stronę. No. Chyba, że damy tą ciemną u góry. Nie, ciemne chyba będą na dole. Kombinuję, kombinuję. To jest po prostu połowa zabawy, to kombinacja. Dobra. Tutaj dokleimy gwiazdki. Gwiazdki już są docięte. To jest też bardzo fajny papier. Ale ja pojadę gwiazdkami tym razem. I lecimy kolejną kartę. Ale naprawdę nie mogę się przyzwyczaić do tej dużej maty i do tego dużego, szerokiego kąta, szerszego kąta, który wy widzicie. Po prostu wiem, że widzicie wszystko, czyli ten bałagan tutaj również, ale po prostu jest to taki skrapowy bałagan, więc już nie robię z nim nic tutaj więcej, bo nie ma sensu. Zresztą każdy, kto skrapuje, to po prostu wie, że z tym nie ma co walczyć. Skrapowy bałagan trzeba po prostu przyjąć. No i bardzo ładnie tutaj będzie coś takiego. A, to będzie wystawać. Bardzo mi się to podoba. Chyba skopiuję ten pomysł do kolejnej pracy. No. Dobrze. Teraz jeszcze dotniemy. I będą dwie strony gotowe. To była 5 i taka... 5... Trochę więcej niż 5, 1 czwarta. Tak więc bardzo serdecznie Was zapraszam teraz na kanał. Powinno być więcej filmów, powinno się więcej dziać. W ogóle na Instagramie powinno się więcej dziać. No bo po prostu stęskniłam się za Wami, stęskniłam się za nagrywaniem. Chyba jeszcze muszę wyrównać. Czekajcie, bo chyba coś krzywo docięłam. Albo gdzieś było krzywo. Więc bardzo, ale to bardzo się stęskniłam. I tak powolutku, powolutku moimi kroczkami wracam. Patrzę, gdzie jest krzywo. Tu jest krzywo. Patrzę, gdzie mi się tutaj ciachnęło krzywo, źle, niedobrze. Kontynuując myśl, stęskniłam się za Wami, stęskniłam się za kanałem, stęskniłam się za takim, wiecie, a jakby to powiedzieć, za taką skrapową rutyną. Wiecie, że coś robię na kanał, coś właśnie, co znaczy sobie, że jest ta terminy publikacji, jakoś po prostu mi tego brakuje. Brakuje mi też kontaktu z Wami, brakuje mi tych pogaduch skrapowych, bo to jest też bardzo fajne, kiedy można sobie z kimś pogadać o swoim hobby, a akurat nie ma się gdzieś wśród najbliższych osób, które też się tym zajmują. A z Wami zawsze można pogadać, zawsze można wymienić jakieś doświadczenia. I to jest bardzo fajne. Dobrze, ja sobie ułożę tutaj na tym kawałeczku. I akurat mam prosty kawałek materiału i będzie tak. I chyba odległość będzie dobra. Chyba będzie dobrze. To akurat kawałek mi będzie wystawać. Skleimy to i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Nie, nie, może na tym. No, może na tym. A może tak. Zmieniłam zdanie, bo chciałam zrobić ciemne na ciemnym. To niech się klei. Ale jednak nie. Bo zrobimy tutaj w ten sposób i będzie też bardzo ładnie. Już tutaj nie postarzam, bo może podgessuję. Nie jestem jeszcze
Zdecydowana. Czekajcie, czekajcie. Ja muszę położyć. To jeszcze możemy troszeczkę z tej strony dojść. Nie jestem zdecydowana, czy poczesować, czy nie czesować, czy dodać jakieś inne rzeczy, bo oczywiście u mnie, wiecie, w szufladach bardzo dużo najrozmaitszych rzeczy. I teraz przyszedł czas na to, żeby je tylko spokojnie sobie wykorzystać. Dlatego też bardzo lubię skrapować o tej porze roku. To jest świąteczne prace, mi największą właśnie radość sprawiają w okolicach sierpnia, września, bo od października to zazwyczaj coś się u mnie dzieje. Coś tam jest już w tym październiku. Takiego, że no już jest trochę gorzej. Zresztą jak popatrzyłam na zdjęcia, to wiecie, co się okazało? Że te kartki, które wysyłam w grudniu, większość zrobiłam we wrześniu właśnie. Więc to jest dobry czas na skrapowanie. Sierpień, wrzesień, takie świąteczne skrapowanie. Wtedy się najfajniej pracuje i te wszystkie nowe kolekcje, no to jest po prostu coś fantastycznego. Dobra. Teraz, żeby było, no dobrze. Tu mi się w ten sposób mniej więcej, powiedzmy, układa wszystko. No dobra, myślę, że może się już sklejać, czyli to wygląda tak. Czyli może to iść tak? Nie. Powiedzmy, że tak. Może iść tak. Coś zrobiłam nie tak. A, w ten sposób. Dobra. Czyli tu mam napisy. Czyli dobrze wkleiłam. Uf, dobra. Czyli będzie to wyglądać mniej więcej tak. Czyli, że mamy z jednej strony. Tutaj może trochę za długie zostawiłam, bo można było trochę krótsze. I lecimy w ten sposób. A w ten sposób też możemy zostawić. Powiem Wam, że fajna jest zabawa z tym, bo jak się nie ułoży, tak to będzie fajnie wyglądać. No i teraz mamy drugą stronę. Druga strona może nie musi, zaraz zobaczymy. Druga strona. Druga strona musi nam się tutaj układać, czyli potrzebujemy, żeby to wkleić w ten sposób. O. Czyli będzie tak. Bo inaczej się tego zrobić nie da. Bo patrzę, jak na dwóch wklejać. Czyli tutaj można jeszcze coś wkleić, co się zaraz wklei. I robimy w ten sposób. Czyli tak, musimy to zrobić tak. Tutaj można dokleić jakoś może ozdobniczek. Albo może jakiegoś tagusia. Zaraz zobaczymy. Możemy tagusia jakiegoś do kompletu dokleić. Powiem Wam, że to jest naprawdę fajna zabawa. Samo układanie tego, tak jak się chce, żeby to wyglądało, to już jest fajne. A tutaj tamy, myślę, że ten element. Zobaczymy, czy tak będzie to leżeć w ten sposób. To chcemy, żeby był chyba ten ciemny, nie, bo to jest ten sam. To jest najfajniejszy etap, czyli kombinowanie. Kombinowanie co i jak, ale to też fajnie wygląda. No. Szkoda, że nikogo tutaj z Was nie może mi powiedzieć, jak to teraz zrobić. Który element wygląda najfajniej, najciekawiej, najładniej. Tutaj są fajne napisy, ale jednak wykorzystam tamtą stronę, bo mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że ten klej jest naprawdę dobry. Dzisiaj pierwszy raz patrzę, bo się zawiesiłam. Pierwszy raz go używam w tak dużej pracy i jakoś naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się z nim pracuje. Naprawdę. I teraz tak. Teraz oczywiście musimy sobie środek gdzieś zaznaczyć. Na oko. Nie, użyjemy tego papieru, żeby już zostać, być konsekwentnym.
Oczywiście te elementy chciałabym sobie zachować do przetarcia, bo one są bardzo, bardzo ładne. No dobra, i lecimy dalej. To jest docięty. A, nie, 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 nie. To jest docięty? Czy ja go już docięłam? Ja go chyba docięłam, moi drodzy. Ja go już docięłam. Dobrze. Dobra. I teraz tak. Czyli mamy tu. I teraz powinniśmy mieć tu. Dobra. O, coś widzę, powiadomienie na YouTubie. Zobaczymy, co tutaj. Czy coś do mnie? Nie, Craft O'Clock, coś tutaj. No dobrze, w międzyczasie rozdzwonił mi się telefon, musiałam przerwać. Trochę już podziałam w międzyczasie, żeby pokazać Wam trochę więcej. Więc tutaj w środku mam już wklejone wszystkie karty, czyli mam tutaj dwie, tu mam trzecią. I tak myślę, że tutaj można jeszcze coś też dokleić. Tutaj też oczywiście. No i tutaj można dokleić jeszcze, wiecie, czwartą, ale nie wiem, jak było w oryginale, czy były właśnie tylko trzy karty, materiały do trzech kart, czy były do czterech, a gdzieś mnie zaginęła ta czwarta. Tutaj dodam jeszcze kolejną, tylko tak pomyślałam, że po prostu zamówię sobie ten papier, ten bardzo fajny gwiazdeczkowy. I po prostu uzupełnię tym papierem, bo z tego co widzę, to żadna moja kolekcja tak naprawdę nie będzie pasować. Kolekcja, którą mam w swoich zasobach. A chcę, żeby wszystko już było ładne, bo ten zestaw, to pudełeczko chyba najprawdopodobniej pójdzie na prezent, więc tak pomyślałam, że to będzie dobry, fajny prezent. I tutaj wkleiłam jeszcze ten przycisk, ten klips, który będzie mi tutaj trzymać inne rzeczy. Myślę, że tutaj będzie mata na zdjęcie, będzie jakiś tak, no zobaczymy, co to jeszcze mi się zmieści. Przykleiłam to wszystko na Heavy Body Gel. Tutaj mam akurat matowy, więc przykleiłam na to, co miałam. Nie nakleję na gorąco tym razem, bo wydaje mi się, że Heavy będzie tutaj fajniejszym rozwiązaniem. Co tutaj jeszcze mam? Przygotowałam sobie krokodyla w międzyczasie. Tutaj mam jeszcze nity z, co to było, tak, to były nity z VR-a, tylko ja sobie przepakowałam w taką strunową torebusię, żeby łatwiej było mi przechowywać, bo to były te takie pakowane w takie bąbelki i one strasznie dużo miejsca zajmowały. W międzyczasie też jeszcze trochę powycinałam, bo to jest to, co zawsze robię poza kadrem, ja nie potrafię podczas nagrań wycinać, bo zawsze po prostu muszę się na tym skupić i dosyć blisko oczu mam te elementy, które wycinam i po prostu doszłam do wniosku, że nie, tym razem tego nie zrobię w kadrze, bo nie będzie nic widać. Tak więc tutaj mam elementy wycięte. Myślę, że wykorzystam sobie ten obrazek, taką rameczkę śmieszną. Tutaj mam jeszcze choinkę, więc też jest ewentualnie do wykorzystania. A poczekajcie, tu mam jeszcze taki, a to może ten większy. Zobaczymy, zobaczymy zaraz. I jeszcze chciałam wykorzystać tak, ale nie ten, o, ten chciałam wykorzystać, nawet już dziurkę zrobiłam. Doszłam do wniosku, że wykorzystam tak. Tutaj może coś tutaj będzie przyłożone, może nie, zobaczymy. No, pomysł wszedł, nie wszedł. Tutaj pomysł na wykorzystanie tagów jest jeszcze, wiecie, otwarty. Ale stwierdziłam, że nity będą tutaj ładnie wyglądać. I na razie zrobimy może z jednym. Bo tagi wydaje mi się, że mi się zasłonią. Więc na razie podziałamy tak. I teraz tak, mam problem z tym wieczkiem, bo już kombinowałam nawet poza kamerą, bo tu mamy ten fajny element, który niech bardzo chciałabym zakrywać, a z drugiej strony ten czy ten, może to, z drugiej strony no dosyć trudno będzie tego nie zakryć, więc nie wiem, patrzę, kombinuję, co my tutaj mamy, więc mamy właśnie fajne
Fajne wycinanki, fajne elementy, które już wycięłam. I tak patrzę, żeby nie zakryć tej dziewczynki, bo ta dziewczynka jest bardzo fajna. Dzięki temu, że ja jej nie zakryję w tym momencie, to może... No zobaczymy. To może nawet... I teraz nie wiem, co chciałam powiedzieć. Zobaczymy, tak. Bo tutaj chcę jeszcze dodać gwiazdę betlejemską. Chciałabym jeszcze dodać tutaj trochę jakichś fajnych zielonych elementów. No też, żeby to nie było tak... No powiem Wam szczerze, że to nie będzie łatwe zadanie. Może tutaj ludzika. Jakąś tu. Słuchajcie, kompozycje na wieczku to jest zawsze największy problem. Cokolwiek zawsze jak robię, to po prostu jest taki moment, co by tu zrobić, żeby to fajnie wyglądało i żeby nie pozakrywać. Ale słuchajcie, to z tą dziewczynką no, wygląda całkiem. Jeszcze jakiś napis by tutaj pasował. Ja niestety nie mam w tym zestawie napisu żadnego. I nie wiem, co się stało, czy po prostu to jest, wynika to z faktu, że gdzieś przez ten czas już zgubiłam coś, cokolwiek, co by było, mogłoby być napisem. Czy po prostu gdzieś nie miałam. Ale tak patrzę, że jakikolwiek tag tutaj dodam, to on się zawsze zakryje. Jeszcze myślę nad tym, żeby dodać tutaj gdzieś, o, wiecie, dzwoneczek, żeby on tutaj, wiecie, jak będziemy ruszać, to żeby on, ups, żeby on tutaj też dźwięczał. No fajnie by to wyglądało. Dobra, możemy zacząć podklejać. Troszeczkę już podklejać. I chyba, wiecie co, mam coś fajnego. Pokażę Wam. Bardzo fajne napisy. Słuchajcie, dorwałam ostatnio w zielonych kotach piękne napisy. I teraz tak. I to są napisy z Twojej tekturki. I są absolutnie genialne. Ja ten komplet użyłam już do... Jeden komplet użyłam do takiego albumu dla koleżanki z pracy, która odchodziła na emeryturę. I tutaj mamy bardzo fajne napisy, bo mamy pamiętaj, kocham Cię. Te chwile razem, jesteśmy tacy sami jak kiedyś. Wspomnienia w każdej chwili możesz tam powrócić. Wspomnienia. Zachowaj mnie w swojej pamięci. Wróć myślami tam, skąd dzisiaj bierzesz wspomnienia, poczuj to. Więc są bardzo fajne właśnie takie, tylko pamiętaj mnie. Więc mamy tutaj hasła, bardzo fajne do albumu, do jakichś takich wspomnieniowych rzeczy. A tutaj mamy jeszcze dwa zestawy, uwaga, uwaga, bożonarodzeniowe. I mamy zimowe chwile, pada śnieg, zimowe wspomnienia, jest przytulnie, dzwonią dzwonki. Boże, dzisiaj mam jakieś przejęzyczenia. Cudownych świąt, magicznych świąt, radosnych świąt, pierwsza gwiazdka. I myślę, że te są takie bardziej zimowe, te są świąteczne. I myślę, że tutaj coś wykorzystam z tych. Bo brakuje mi tutaj napisu, a chciałabym, żeby to był taki napis bardziej trwały i on będzie tu się bardzo ładnie komponować. Mamy Boże Narodzenie, Bóg się rodzi. Cudowny świąt, świąteczny, rodzinny czas. To może się przydać. Rodzinny czas, Wigilia. Pierwsza gwiazdka. Moc ciepłych życzeń, radosnych świąt, magicznych świąt. Magia świąt. Magia świąt, wesołych świąt. Ale jeszcze zobaczymy. No, albo magia świąt, albo magicznych świąt. Myślę, że magia świąt będzie fajna. A taki świąt, te dwie, rodzinny czas i świąteczny rodzinny czas, one będą fajnie pasować do środka, czyli gdzieś tam w środku wkomponuję. Te tekturki naprawdę są genialne, po prostu genialne, powiem Wam szczerze. Ja się w nich zakochałam od pierwszego wejrzenia. I kupiłam właśnie do albumów. No teraz skoro te zimowe wykorzystuję do tej pracy, to pewnie jeszcze sobie to kupię. Ale zobaczcie, one będą bardzo fajnie wyglądać. I tak gdzieś tutaj, czy jeszcze coś by mi się przydało pod spodem. Może to po prostu rozetnę tą tekturkę. No,
Myślę, że mamy to. Troszeczkę jeszcze tutaj postarzyć i będzie pięknie. Nie wiem, czy pokażę Wam wszystko, czy w zwolnionym, w przyspieszonym tempie, bo tutaj jeszcze... Nie, nie. Bo tutaj naprawdę mi to sporo czasu zajmie, więc wydaje mi się, że albo trochę przyspieszę, albo zupełnie przeskoczymy już do takiego efektu końcowego, bo mnie to zawsze naprawdę dużo czasu zajmuje. I myślę, że tutaj też będę na heavy body żelu pracować, bo heavy body żel daje jeszcze nam możliwość takiego, wiecie, przepracowania, przesunięcia, dosunięcia i zmiany pozycji ewentualnie jakiegoś tam elementu, więc myślę, że to mi się najlepiej sprawdzi, więc no, nie pozostaje nic innego jak działać i zabierać się właśnie za klejenie. Ale chyba tutaj, o, otworzę sobie ten heavy body gel, bo tutaj mam matowy, ale on jest jeszcze zamknięty. A ten jest błyszczący i muszę go, znaczy chcę go zużyć trochę. A tam, gdzie akurat pod spodem, pod jakimiś takimi właśnie tagami, coś, to może być ten błyszczący, absolutnie. Nic tu się nie stanie, jak on będzie, wiecie, jak podkleimy nim trochę. O czym jeszcze nie rozmawialiśmy? Słuchajcie, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy? Wakacje już były, urlopy już były. Jakiś skrab przyda się już był, już rozmawialiśmy sobie. Pytałam Was o live'y. Czy chcecie, czy nie chcecie? Jak w ogóle się na to zapatrujecie? Bo tutaj te tendencje się zmieniają. Też bym chciała wiedzieć w ogóle, jak wy tutaj, co Wy o tym myślicie wszystkim. Nie wiem, mam nadzieję, że nie słychać moich sąsiadów, bo akurat uaktywnili się pod oknem. Ja nie wiem, wasi też tak robią. Tutaj myślę, że podłożymy tekturkę. Ale takie paseczkowe. Słuchajcie, używanie do podnoszenia na pracach zwykłej tektury, tektury z pudełek, to jest po prostu jeden z najbardziej genialnych patentów. Bo macie naturalny recykling. Ok. Czyli tu i tu. Po prostu możecie to zużyć, bo nie wiem jak u Was, ale ja przyszłam po prostu na zamówienia online'owe i teraz jak to wszystko przychodzi, to po prostu są tony, absolutnie tony papieru, najrozmaitszego, kartony duże, małe, grube, cienkie. Wiecie, jak się skrapuje, to się można to zużyć, no ale generalnie no, to jest też duży problem. Dobra. Teraz zobaczmy, więc tak na pewno chcę dać tutaj gwiazdę betlejemską. To jest taki stały element. Chyba, że tu. Czekajcie, to jeszcze jest, wiecie, kwestia otwarta. Tutaj te laseczki będą fajnie kontrastować. No i właśnie, to jest to. Przed chwilą sobie ułożyłam, już byłam nawet zadowolona, a teraz usiadłam. Zobaczcie, przekładam wszystko i już widzę, że już zrobię inaczej. Już będzie inaczej niż zakładałam. Nie chcę tej dziewczynki zakryć. To jest największy ból tutaj w tej pracy, żeby jej nie zakryć. A to będzie można skrócić troszeczkę. A miałam jeszcze ciastka gdzieś. Ciastka można gdzieś tu jeszcze, żeby wystawał. I tutaj napis Magia Świąt, albo Magia Świąt w ogóle tutaj podniesiona. O, też by fajnie to wyglądało.